tylko po prostu dostaję kurwa w pierdol i koniec. I nie mam morału. Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony kina. Witam was we vlogu Siu z Dupci. A dzisiaj mam nadzieję krótki, przynajmniej taki powinien być. Bo za dużo do was do gadania nie mam. Wybaczcie wiatrak, ale sami wiecie jaka jest temperatura i po prostu idzie spłonąć. Natomiast w momencie, kiedy wy to oglądacie, ja jestem na urodzinach młodej. Wiem, że dość nietypowa pora na urodziny, ale to jest jedyny moment, kiedy u ich rodziców na tarasie jest cień. Więc, że tak powiem, ten argument przekonał wszystkich. Tak. Ale jest masakra. Mózg płonie. Dodatkowo... Zacznę od Tesco. O przypadłościach innych sobie porozmawiamy później. Ale słuchajcie, ostatnio mam fazę na zamawianie sobie zakupów z Tesco, które mi przywożą do domu. Jest to dla mnie o tyle prostsze, że przynajmniej nie muszę tych wszystkich zakupów tachać, bo w momencie, kiedy je zamawiam z Tesco, oni mnie ładnie wnoszą do domu. Co jest dużym plusem w momencie, kiedy zamawia się dużo wody mineralnej. A ja jestem osobą, która pije dużo wody mineralnej. I zazwyczaj sobie zamawiam tak dwie zgrzewki, żeby ta woda sobie tutaj była stała i żebym nie musiała codziennie latać do sklepu po nową butelkę. I taki był mój plan i tak też sobie zamawiałam. Dzisiaj w ogóle robiłam takie większe zakupy, bo i tam chemia. No zresztą nieważne co ja tam sobie kupuję, nie jest to filmik o rozpakowywaniu zakupów, nie? Ale kurwa, z drugiej strony to może być całkiem niezłe, skoro te wszystkie laski modowe robią, że nie wiem, że siedzą i dzisiaj byłam w sklepie i kupiłam sobie to, tamto, sramto, to nie wiem, dzisiaj zamówiłam zakupy z Tesco i tu jest mineralna, tu jest energetyk, tu jest kurwa chuj mój dziki wąż, tu jest jedzenie dla kotów i tak dalej, nie? Może to być jakiś pomysł na vloga. Ale słuchajcie, oczywiście zawsze sobie, jeżeli zamawiam coś z Tesco, to sobie sprawdzam rzeczy na promocji, które chcą. Bo może akurat jest coś, co będę sobie chciała zamówić. I tak też było z wodą mineralną. Ja piję konkretny rodzaj zazwyczaj. I jest to... No i jest gazowana, bo ja wychodzę z założenia, że ja nie gazowaną mam w kranie, więc... Że tak powiem, nie bardzo mi ta niegazowana podchodzi, więc wolę gazowaną. Nieważne co i jak. W każdym bądź razie tak to jest, że sobie zamawiam tą wodę mineralną. I widzę, że jest. Ta, którą lubię, jest w promocji. Gazowana. Super, zamawiam 12, czyli dwie zgrzewki po 6. Zajebiście, nie? No i tak sobie zamówiłam wczoraj, dzisiaj mi to przyszło. Siedzę dla was. Przesuńcie sobie, bo nagrywam tego vloga wczoraj. Wszystko spoko przyszło. Panowie mi to wnoszą, bo dzisiaj przyjechało dwóch panów. Tak patrzę, bo oni przywożą to wszystko w takiej skrzyni, nie? Tak, kurwa, coś ta woda w skrzyni taka dziwna. No, zamówiłam sobie 12 butelek półlitrowych zamiast dwulitrowych. No, za to jakbym gdzieś szła, czy coś, z wody mi nie braknie, bo mam w małych butelkach, mogę sobie nosić do woli. Kiedyś miała młotka, mówi, że też jej się parę razy tak zdarzyło, więc to jest chyba jakaś kwestia małżeńska u nas. No po prostu, kurwa, jak zobaczyłam tą wodę dzisiaj, to mówię pff. Nie będę musiała zamówić jeszcze raz. No cóż, wreszcie. Ale no po prostu rozjebało mnie te moje zakupy. Były mistrzostwem świata. Po prostu mistrzostwem świata. Jestem mistrzynią robienia zakupów. Niszczynią zamawiania wody przez internet. No kurwa. Jak mogłam nie wpaść na to, żeby sprawdzić, jakiej wielkości są butelki? Nie patrzę ten konkretny, gazowany, w promocji. Dawaj. Chuja z tego było. Czyli standard. Także tak, jestem zdolna. Jestem zdolna przede wszystkim. W ogóle słuchajcie, dzisiaj miałam przygodę. Przyszedł do mnie mój tata i mówię, kurde, trzeba kropę zmienić żwirek w kuwecie. W ogóle u mnie każdy kot ma swoją kuwetę. Ogólnie jak się ma więcej niż jednego kota, powinno się mieć kuwetę, ilość kuwet taką, jaką, ile masz kotów, tyle powinieneś mieć kuwet, nawet powinieneś mieć jedną więcej. Ale że u mnie no futrzaka nie liczę, bo on tylko na dworze. Więc każda dziewczyna ma swoją kuwetę, tak? Tabi woli swoją zabudowaną, Kropa woli swoją rozbudowaną, natomiast ta kuweta Kropy ma taki rancik.
I pod tym rancikiem lubią siedzieć pająki, o czym się już niejednokrotnie przekonałam. Więc mówię, nie, tata, ty się za to bierzesz, ty mordujesz te pająki, nie? Słuchajcie, kurwa, 7 takich pająków, jeden większy od drugiego. No myślałam, że się tam po prostu skitraszę, nie? Mówię, ja... A mówię, nie no, już nie ma, nie? Ja biorę to do ręki, zaraz kurwa kolejne trzy wychodzą. Ja mówię, ja pierdolę, człowieku, bierz to ode mnie! I oczywiście co? I oczywiście co? On nie zabije pająka, nie? On się kurwa łapie za nóżki i wypierdala przez okno. A później ten pająk, który został wypierdolony przez okno, idzie do drugiego pająka i mu mówi, ty tam nie mordują, tam se możemy siedzieć przez długi, długi czas, a co najwyżej cię wyrzucą na dwór, więc idziemy kurwa, impreza tam! Takie skurwysyny, no. Także, no widzicie, no po prostu tak się nie da, tak się nie da. Więc myślałam, że go jeszcze dzisiaj rozszarpię, po prostu mówię, nie. Chociaż oczywiście też jestem mistrzynią, słuchajcie, zamawiałam te zakupy z Tesco, tam się zamawia na, są 2 godziny rozjazdu, nie? Czyli na przykład się zamawiam od 15 do 17, tak jak miałam dzisiaj. I zamówiłam sobie proszek do prania, bo mi się skończył. Ale co, wstałam rano, mówię, dobra, młotka, idę robić pranie. No, szykowałam sobie wszystko, wrzuciłam do pralki, wszystko gotowe, po proszek. Takie, kurwa. Chciałam sobie wyprać przed nagraniami. Oczywiście sąsiedzi i ich remont dość skutecznie, że tak powiem, mnie tutaj pod tym względem uchatrali. Słuchajcie, siedziałam z młotką, gadałam na Skype'ie. Było już po 19, no to pewnie już skończyli. I tak sobie myślę, to może sobie teraz nagram. I w tym momencie sru, znowu ta wiertarka. No po prostu remont od sąsiadów, no niestety również mnie tutaj wyautowuje dość konkretnie, jeśli chodzi o nagrania. Streamy to tam streamami, także konie dzisiaj były, w sensie wczoraj były. I... No i w ogóle skończyłam te swoje konie, mówię, no w końcu. Na co młotka? Ale ty wiesz, że jeszcze dzisiaj robisz moje? Cóż, niestety jak mój skarbek jest skupiony na pracy, to ja robię questy w koniach. No, ale już tylko questy, nie wyścigi, bo już konikowi wbiłyśmy level, więc na luziku szybko to zrobiłam, szybko ogarnęłam. Ale to po prostu dzisiaj miała takie wyczucie, już taka zdechnięta. No ale cóż, no nie zrobię jej tych questów, no oczywiście, że jej zrobię. No to też jej zrobiłam. Także... to w sensie live'y z koników się pojawiają. Cieszy mnie frekwencja na live'ach z koników. Chociaż nie powiem, bo zazwyczaj mnie cieszy frekwencja na live'ach, bo na live'ach jest sporo osób. Nie ukrywam, że cieszą mnie osoby ogarnięte. Nie ukrywam, że moja cierpliwość co do nieugarów na live'ie maleje proporcjonalnie do ilości robionych live'ów, a tych live'ów jest ostatnio coraz więcej. To też niektórym się może oberwać, za to przepraszam, ale po prostu w momencie, kiedy ktoś jest także codziennie na live'ie i dalej nie ogarnia regulaminu, to mnie lekko targa. Albo ktoś dostaje za coś timeouta, timeout mu schodzi i robi dokładnie to samo. Macie timeouta, on trwa 10 minut. Przeczytajcie sobie w tym czasie regulamin. Może się dowiecie czegoś nowego. Że nie ukrywam, że chciałam tych live'ów robić więcej, ale też nie bardzo się wyrabiam czasowo. W ogóle słuchajcie, kupiłam młodej na urodzinę. Zajebiście, znaczy łaziłam po sklepie i ogólnie z moją młodą jest tak, że ona ma coś ze mną wspólnego. Nienawidzimy różowego koloru. Więc co, łażąc dzisiaj po sklepie, wybierając dla niej kartkę urodzinową, wybrałam tą najbardziej majtkowo-różową. Całą majtkową różową. Po prostu cała jest majtkowo-różowa. Będzie ze mnie dumna. Nie, ja... No to w sumie wychowuję za małego trolla. Po części... I trzeba jej przyznać, że bywa trolem. Ma to po cioci i po żonie cioci. Cóż, przeszło jakoś gdzieś tam. Poszło w genach. Jest, i proszę, i jest. Jak to było, to będzie krótki vlog, tak? No jasne. Słuchajcie, jest Mortal, dzisiaj będzie Mortal. Udało mi się nagrać Mortala, nie ukrywam, że troszeczkę się stęskniłam za tą serią. Tam było troszeczkę rzeczy zagmatwanych, ale wszystko... Dostaniecie info konkretne w odcinku. Dodatkowo, słuchajcie, serię z Quantum Conundrum zawieszam, bo bardzo napalona na tą serię. Jednak tak jakoś szybko mi to napalenie na tą grę... Znaczy, inaczej, napalenie na nagrywanie tej gry przeszło.
Także to niestety jest zawieszone, czy będzie dalej, czy nie, to się okaże. Jeszcze coś mam powiedzieć. A nie wiem, jak będzie z Simsami. Bo młotka ostro zapierdziela cały tydzień. Ja dzisiaj jestem na tych urodzinach i jeżeli wrócę i będę w stanie, bo bardziej mi chodzi nie o pijaństwo, a o gorąco. Jeżeli będę w stanie nagrać, to się postaramy Wam nagrać, ale może się okazać, że nie damy rady. Natomiast już wstępnie rozmawiałam z młotką. My Wam obiecałyśmy 18 odcinków Simsów. Tych odcinków na razie było, zaraz Wam powiem ile. Tych odcinków na razie było 7. I postanowiłyśmy, że nieważne, że się skończą wakacje, my tych odcinków Wam nagramy 18 i 18 odcinków serii Simsów 2 się pojawi. Także nie musicie się martwić z tym, że tych Simsów nie ma i one tak jakby znikną po wakacjach. Nie, obiecałyśmy 18 odcinków, 18 odcinków postaramy się nagrać i mam nadzieję, że nam się uda to nasze założenie zrealizować. Staram się, żeby powoli filmiki już na kanał wracały normalnie, znaczy żeby się pojawiały normalnie, o w ten sposób. Także pod tym względem staram się zapierdzielać. Niedługo Lego zacznie się pojawiać z muzyką, mam nadzieję. Ale na to muszę jeszcze chwilę zaczekać, bo będą drobne zmiany. Ale to będą zmiany, których nie odczujecie. Słuchajcie, co do tych płatnych subskrypcji i tak dalej. Ja bym się na waszym miejscu tym na razie nie martwiła. Ale kto wie, może z takich Simsy na płatne wrócić. Może mi się w końcu dorobiła nowej karty graficznej i mogła sobie zagrać w Mortal Kombat postacią, którą chcę zagrać. Ale nie, na razie się tym nie przejmujcie, zresztą wiecie, że nie mam jakoś w zwyczaju napierdzielać od Was hajs, więc nie musicie się jakoś tym konkretnie przejmować. Jak ktoś jeszcze nie widział, to o czym ostatnio wspominałam, są nowe grafiki na fejsie, Twitterze i na kulach kiny. W ogóle ostatnio Wam wspomniałam o kulach kiny i tam się ładne poruszenie dodatkowe na grupie zrobiło. Nie ukrywam, że na grupie ta interakcja z Wami jest dużo jednak lepsza, bo posty dla grupy dostajecie, postów dla fanpage'u już niekoniecznie. Także zazwyczaj jednak na grupie się troszeczkę więcej dzieje. Także jeśli ktoś jeszcze nie jest kuną kiny, to zapraszam. Była relacja z Warszawy, bardzo się cieszę, że została ona tak pozytywnie przyjęta. Bo to ma 61 komentarzek na razie. Nice. YouTube w ogóle w końcu garnął 301. Jeden powód do banowania mnie, jak miło. No, to jest naprawdę... Powiem Wam, że jak lubię banować, to znaczy, no, czasami sprawia mi przyjemność banowanie ludzi. Przyznaję się do tego. Jestem wredną istotą. Ale tak po prostu banowanie kolejnej osoby z rzędu za to samo... Nawet mnie się nie chce. Czy coś Wam jeszcze miałam powiedzieć? Chyba nope. Wiem, że wyszedł nowy epizod z Gota i najprawdopodobniej już gdzieś spolszczenie. Podaliście mi nawet stronę, która jest spocznie, tylko ta strona mi dzisiaj nie działała, więc GOT się tak jakby nie pojawi, ale myślę, że zrobię sobie po prostu jakiś weekend randomów i będą się pojawiać randomy. I co, misiaczki, to tyle na dzisiaj. To więc standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane, pozdrawiam Was kina, trzymajcie się i dla chuj to śpiewam, cześć!